powiem wam, że podróż przez Meksyk samochodem to niezły Meksyk. Czy idziemy sobie drogą, która jest drogą pomiędzy miejscowościami. To jest coś tak jak u nas droga powiatowa. A to sobie leży takie drzewo, a to na odcinku 200 metrów brakuje asfaltu. A chyba największym problemem, jaki jest generalnie na drodze podczas jazdy, to jest omijanie węży, jaszczurek i pająków. Bo po prostu wygrzewają się na asfalcie, żeby im tu było ciepło i uciekają dopiero przed samym samochodem, więc stanowi to pewien problem. Zatrzymałem się, żeby wam pokazać, jak to wygląda, ale jest gorąco, jest chyba ze 35 stopni, nie wiem, 31, co pokazuje samochód, ale jechaliśmy. Jakby postał, to pewnie było więcej. Dramat. Dobra, jedziemy. Tak, mam kawałek drogi. Jeszcze jedna sprawa, jak jeździcie po Meksyku i wynajmujecie samochód, to musicie bardzo, bardzo, i podejrzewam, że będę wam to powtarzał parę razy, uważać na progi zwalniające, bo po części są oznaczone, ale nie wszystkie. Potrafią wyrosnąć sobie w zupełnie nietypowych miejscach, to znaczy jeżeli dojeżdżacie do jakiejkolwiek miejscowości, to możecie być pewni, 3, 4, 8 progów zwalniających na pewno będzie. Tak? Dopóki nie wyjedziecie, ale zdarzyło nam się też, że jechaliśmy drogą przez Haszczory, tak jak teraz jedziemy, tak? I nagle na środku był próg zwalniający i to taki, że przy prędkości 50 na godzinę to można wyrwać całe zawieszenie, bo tu nie ma niskich progów. Tu są progi takie, że to trzeba mieć ze 300 Nm, żeby pod to podjechać. Więc uważajcie, jakbyście jeździli samochodem, to masakra. Naprawdę trzeba bardzo, bardzo uważać, można uszkodzić samochód. Rzeka mnie to miejsce, bo jest hamak. Tam jest miasto, tam jest zatoka. Jesteśmy w Ria Lagartos. Jak przeglądacie zdjęcia, czasami jest Meksyk, coś, to macie takie zdjęcia z różową wodą czasami. Te zdjęcia są robione właśnie w Ria Lagartos. Niestety nie udało nam się zrobić takich zdjęć, dlatego że nie jesteśmy już w sezonie takim typowo turystycznym, letnim. Tutaj już jest w zasadzie pora deszczowa, co widać, nie? Raz widzieliśmy tu deszcz, odkąd jesteśmy. Jesteśmy od 11, dzisiaj jest 15. Raz widzieliśmy deszcz, jak przejechaliśmy pierwszego dnia. Natomiast jak gdyby to powoduje, że części atrakcji nie uświadczymy. Nie uświadczyliśmy tej różowej wody. Natomiast przyjechaliśmy do Ria Lagartos, wzięliśmy sobie pana z łódką i z motorem spalinowym, który nas po tej zatoce zabrał. Zabrał tam, gdzie są flamingi, zabrał tam, gdzie są krokodyle, zabrał bardzo wiele fajnych miejsc. Polecam. Podróż nie jest tania, więc warto na przykład, jeżeli przyjeżdżacie, a kogoś tu poznaliście, albo macie kontakt z jakimiś ludkami, którzy też tu przyjeżdżają, na przykład na jakichś grupach facebookowych, to się zrzucić na taką łódkę, na przykład w dwie rodziny, bo to jest przyjemność, która kosztuje około 360 zł. Więc tanioszka nie jest, ale warto. Gość was łódką zabierze dookoła całej zatoki, zatrzyma się tam, gdzie są ważniejsze miejsca, pokażę wam, gdzie są krokodyle, pokażę wam, gdzie żyją różne ptaki. Także mam foty takie, mam nadzieję, ale na aparacie wyglądają petarda, więc będę ściągał dopiero po południu, jak przyjedziemy do hotelu, więc jeszcze troszkę, bo chyba jeszcze mam z półtorej godziny drogi do hotelu stąd. No, ale warto odwiedzić, bo różowe flamingi, bo czaple, bo krokodyle. Boże, jedyny, ile tu jest zwierząt w ogóle, takich, których nie uświadczycie u nas, to możecie zobaczyć sobie na zdjęcia u mnie na profilu, czy na profilu instagramowym. U mnie na pewno będę zamieszczał je po kolei,
więc naprawdę jest naprawdę co obejrzeć, więc jeżeli jesteście, czy wybieracie się do Meksyku, to uważam, że Rio Lagartos to jest takie miejsce, które warto odwiedzić. To jest takie miejsce, gdzie się nie zatrzymujecie. Przyjeżdżacie, 2 godziny tu spędzicie mniej więcej, tak, żeby upłynąć łódką zatokę i możecie sobie stąd jechać. Tu nic więcej nie ma, ale to, co można tu zobaczyć, jest naprawdę warte zobaczenia. Dobra, bo tam... O tam. Tam jest knajpa. Tam już czeka moja żona, widziałem już lemoniadę na stole i czekamy na jedzenie. Po kolei próbuję wszystkiego, więc już jestem po tacos, już jestem po burrito, dzisiaj będzie quesadilla. Czekajcie, co ja jeszcze jadę? Fajitas. Więc to na pewno polecam. Chirizo nie polecam. Znaczy to moja żona akurat jadła, ale rzeczywiście wygląda słabo. Znaczy słabo. No nie, chirizo nie. Natomiast reszta... Żarcie jest petarda i wcale nie jest tak, że od razu ten piecze w 2 miejscach. Naprawdę. Naprawdę to jest trochę chyba przesadzone, albo rzeczywiście w tych knajpach robią bardziej żarcie pod Europejczyków. Szukamy takie miejsce, gdzie można by się zatrzymać gdzieś na ulicy, zjeść sobie na przykład tacos. Ale jeszcze nam się nie udało, wbrew pozorom, przebyliśmy kupę kilometrów, bo dzisiaj żeśmy jechali 240 km już, jeszcze mamy ponad 100 km do zrobienia i nie udało nam się jeszcze znaleźć takiej, że przy drodze żarcie i tam, albo nie umiemy tego znaleźć jeszcze, bo musicie zrozumieć, że Meksyk, przynajmniej ten, który do tej pory poznaliśmy, to jest takie trochę połączenie Kuby, gdzie w ogóle nic nie ma, z Zanzibarem, gdzie ciężko właśnie wylukać, gdzie jest jakiś sklep, gdzie jest coś, nie? I Tajlandia, gdzie rzeczywiście, kurde, tam wchodzić na ulicę, wszędzie jest żarcie, nie? To znaczy, wszystkie te jak gdyby aspekty, one troszkę się tu mieszają, z tym, że właśnie jeszcze nie uświadczyliśmy tego, albo jeszcze nie umiemy tego znaleźć, tego żarcia na ulicy, ale spoko, myślę, że znajdziemy. Także tak, będziemy teraz w paru takich większych miastach, więc może tam nam się uda bardziej tego uświadczyć. Więc ja idę jeść, a potem jedziemy dalej. Dzień dobry. Widzicie, co jest za mną? Tak wam pokażę. Zaraz wam pokażę więcej. Generalnie jest problem, bo tak nie bardzo możemy tu nagrywać. To znaczy tak, po pierwsze wywalili mnie z plecakiem z obiektywami i powiedzieli, że mogę wnieść tylko jeden aparat, jeden obiektyw. Nie mogę wnieść żadnego sprzętu nagrywającego, ale ponieważ jestem gruby, więc ukryłem rączkę do i ten, i GoPro pod brzuchem, więc mam GoPro ze sobą, będę nas nagrywał GoProsem. Jesteśmy w Ciczynice. To jest jeden z 7 cudów świata. To jest prekolumbijska wioska Majów. Datowana, znaczy założenie datowane pomiędzy 4 a 6 wiekiem. Największy rozwój pomiędzy 9 a 11 wiekiem. Natomiast między 14 a 16 wiekiem była już opuszczona. Nazwa Ciczynice, tak jak czytałem, to jest przetłumaczenie wodnych wrót. Coś w ten deseń. Chodzi o to, że tu niedaleko są też cenoty. O cenotach możecie sobie poczytać. To są takie zbiorniki podziemne. I w tych zbiornikach Majowie składali ofiary. Co ciekawe, nie składali ofiar z ludzi, tak jak to widzieliście na jakichś tych, kurczę, filmach amerykańskich, tylko wrzucali tam złamane przedmioty. Nie za bardzo kumam, o co chodzi w takiej ofierze, ale łamane przedmioty tam wrzucali. Więc idziemy dalej. Pokażę wam coś, co jak będzie coś ciekawego, to wam pokażę. Na razie jesteśmy przed tą główną piramidą. Widzieliśmy, jak lokalni przewodnicy pokazują tam na placu, ci ludzie stoją sobie tam, że są tu takie miejsca, gdzie jest wzmożone echo, czyli jest w jakiś sposób tak te konstrukcje są ustawione, że wzmacniają dźwięk. Idziemy dalej. Widzisz, to się nagrywa teraz. No i co chcesz powiedzieć do kamery, Mundralo? To trzeba mówić. A co chciałaś? Cześć, jestem Maja, jestem w Meksyku. Tak, ale powiedz tak, żebyś się widziała, o. Jesteśmy z Meksyku. I co oglądamy? Piramidy Majów? Piramidy Majów. Maja, ale tak, żebyś się widziała w całości, o. Co oglądamy? Piramidy Majów. A ty też jesteś Maja. To ty jesteś stąd? Nie. Nie? Nie. A nie jesteś z Majów? Nie.
A jesteś Maja? Hmm? Wy tak mnie nazwaliście. Wy tak mnie nazwaliście. Dobra, świątynie Majów obfitują w jaszczurki Majów. I co chwilę, nie wiem czy byście widzieli, tu gdzie ten taki jest z kamieni zasłonięte wejście, to na tym kamieniu siedzi sobie jaszczur i się grzeje. Nie jest malutki wcale. I się wygrzewa. W ogóle kompleks Boga, kompleks Bogów czego? Świątynie Wojowników. A, Świątynie Wojowników. Moja żona jest tutaj od czytania. Ja jestem od pokazywania mordy w kamerze. Tylko że problem jest taki, że nigdzie nie można wejść. To znaczy generalnie wszystkie ruiny są odgrodzone. W Kambodży można było wejść do Angkor Wadu w zasadzie wszędzie. Tu nie można wejść w zasadzie nigdzie. Wszystko możecie obejrzeć tylko z zewnątrz. Idziemy dalej. Chcecie zobaczyć, jak handlowali Majowie? O tak. To jest rynek. Znaczy był. A też chyba zadaszony, nie? No niestety, zostały tylko kolumny podtrzymujące. Dachu nie ma. A jak potomkowie Majów handlują? O tak. Wszędzie tutaj są stragany. Mam taką obawę, ponieważ bardzo dużo rzeczy jest mocno seryjnych, że oryginalne pamiątki meksykańskie z osady Majów wyprodukowali Chińczycy. Taką mam obawę. No ale co? Co poradzić? Co tam żona jeszcze wyczytałaś? Między 9 a 12 wiekiem. No to już niedługo przed wysiedleniem, bo w XIV wieku, czyli 200 lat musiało być funkcjonować. Bo w XIV wieku już tu nikogo nie było. Wynieśli się stąd. Nie spodobało się. Lokalny handel się nie spodobał. O. Oddadzą, prez za darmo. Przypomina, Kambodża, Wandalar. Tutaj jest tak, tutaj jest też almost free wszystko. No. Dobra, idziemy dalej. Gdzieś tu jest jeszcze cenot. Tam gdzie składali ofiary. A w ogóle mapkę wam pokażę. Bo troszkę się wytarła mapka. Jesteśmy tu teraz. Tu był ten targ. Tu była świątynia bogów. Tu była ta główna piramida, gdzieś coś się wytarło troszkę, nie wiem dlaczego. My weszliśmy stąd, a tam jest jeszcze cenot, czyli tam gdzie składali ofiary. Tam na pewno pójdziemy. No. All is gratis. All is gratis. Maja, zostaw te. No dobra, zdecydowanie to robi wrażenie. Jak się temu przyjrzeć, że to było wszystko stawiane w VI-IX wieku. Najdalej ten targ, który był stawiany w XI, to muszę wam powiedzieć, że to robi wrażenie z tych kamyków to wszystko poustawiać. Naprawdę. Poza tym, że jest tu kupa handlu, co trochę psuje efekt, bo wszędzie wszyscy was nagabują. $1, $1. A jak zapytacie o cenę, to się okazuje, że nagle $10. To taka prawda. O. Dobra. Przebiliśmy się przez zasieki straganów $1. Już mam dosyć, bez kitu. To tak psuje, ruiduje przyjemność zwiedzania, że głowa boli, ale coś wam pokażę. Mówiłem wam o tym cenocie, czyli to są takie skalne jeziora. Nie wiem, czy będziecie widzieli. O tam. Podejrzewam, bo nie czytałem dokładnie, ale podejrzewam, że stąd ta brama do wody. Tak? Bo to tak było tłumaczone, żona? Coś w rodzaju bramy do wody. I ten cenot, gdzie składano ofiary, to jest właśnie to. I jak gdyby o taki cenot opierała się cała wioska, dlatego że tu była woda. W
takich cenotach jest woda, z której normalnie można pić, znaczy teraz to już nie sądzę, ale z której normalnie można było pić, z której normalnie można było korzystać. Takich cenotów na terenie Meksyku jest oczywiście bardzo dużo, natomiast tutaj wokół tego powstała cała osada Chichen Itza razem z kompleksem świątyń. A teraz idziemy się czegoś napić, bo potem musimy z powrotem przedrzeć się przez tą zgraję straganów, wandlarów. Siema, słuchajcie, wiem jak uleczyć polską piłkę nożną. Zobaczcie, jesteśmy na tak zwanym rytualnym stadionie. Tu odbywały się rytualne gry. A legenda, przekazy, ciężko powiedzieć, mówią, że kapitan przegranej drużyny troszkę tracił głowę. Myślę, że gdyby wprowadził to zasadę do polskiej reprezentacji, to graliby jak uskrzydleni. Kurde, ale musiało być ciekawe to, co się tu odbywało. Niesamowite. Ale z patelacha taka już się zbliża. O, czekajcie, bo jakiś cel osiągnąłem. Wow, przeszedłeś więcej niż wczoraj. W 11:30 zaczyna się robić taka skwara i patelacha, że o Jezus Maria. Zaraz się zbieramy, tu nie ma dużo do oglądania, wbrew pozorom 2 godziny max. Dobra, postaram się to opowiedzieć najbardziej w skrócie, jak się da. Chichen Itza, jeden z 7 cudów świata. Powiem wam szczerze, robi wrażenie, to nie jest tak, że nie warto, warto. Natomiast gdybym miał na przykład do wyboru Angkor Wat w Kambodży i Chichen Itza w Meksyku i miałbym obstawić coś jako jeden z cudów świata, to na pewno nie byłoby to Chichen Itza. Warto zobaczyć. Wlotka kosztuje z dzieckiem, zapłaciliśmy 200 zł, nie? No, 200 parę. I luz, i okej, warto zobaczyć, natomiast jeżeli chodzi o to, czy nazwałbym to jednym z cudów świata, no nie. Także pozdrawiam was serdecznie, wsiadamy i lecimy dalej. O.